Bandura w gwarze kresowej, kartofel na Śląsku, grula u górali, a w Poznaniu pyra. Znany również po prostu jako ziemniak, bo to on jest dzisiejszym bohaterem naszego programu Zmysł Smaku. Jest ze mną również Agata Dubas. Witam serdecznie, Pani Agato. Witam serdecznie wszystkich. Pani Agata jest współwłaścicielką Bistro Grule w Warszawie. Pani Agato, skąd w ogóle pomysł na takie miejsce? Takie ziemniaczane miejsce. Pomysł miał międzynarodowe korzenie i inspiracje. Generalnie ja z moją wspólniczką Anią szukałyśmy jakiegoś pomysłu na własny biznes. I wśród różnych podróży, ja wcześniej sporo podróżowałam po Rosji, wpadło nam w oko właśnie pomysł pieczonego ziemniaka. Ale to w Rosji są takie popularne? Myśmy się tym zainspirowały, ponieważ tam jest bardzo duża sieć, która piecze ziemniaki, ale potem jak zaczęłyśmy szukać i wgłębiać się w temat, okazało się, że pieczone ziemniaki są popularne tak naprawdę w wielu krajach na świecie. Jacket potatoes w Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Australii. Kumpir w Turcji, też bardzo jakby popularne. No i właśnie Rosja, Niemcy i naprawdę w okolice, okoliczni sąsiedzi nasi wszyscy pieką ziemniaki, a my w ten sposób dosyć rzadko. To znaczy zdarzają się ziemniaki jako dodatki na przykład do obiadu, właśnie taki w całości upieczony ziemniak, ale dosyć rzadko traktuje się to jako danie główne, bo to co my robimy, to po prostu pieczemy ziemniaki w całości, jest to danie główne w naszym bistro. Znaczy jeśli chcesz przyjść na coś innego, to to wszystko inne będzie tylko dodatkiem właśnie do ziemniaka. Czyli co, wróciły panie do Polski i stwierdziły, otwieramy ziemniaczane bistro. Tak. Poprzedziło to dosyć długie przygotowania. Po pierwsze znalezienie lokalu, znalezienie funduszy i te wszystkie rzeczy organizacyjne, które każdy, kto zakłada firmę, niestety musi się z nimi zderzyć. Ale też poprzedziły to dosyć długie przygotowania, powiedziałabym, od strony naukowej, bo okazało się, że ziemniak to nie jest takie proste warzywo, tylko bardzo interesująca, skomplikowana roślina, o której można się naprawdę wiele rzeczy dowiedzieć. I okazuje się, że nie wszystkie ziemniaki nadają się do pieczenia, że to, co znajdujemy zazwyczaj na półkach sklepowych, to jest kilka gatunków najbardziej popularnych i to często najbardziej popularne w danym regionie. Na przykład w województwie mazowieckim zazwyczaj znajdziemy ziemniaka irgę albo irysa. To są, no właśnie, to są rzeczy, bo musimy zaznaczyć, że w Polsce ile mamy odmian ziemniaka? Kto by pomyślał? Ponad 120 odmian jest dopuszczonych do hodowli, bo w ogóle odmian ziemniaka na świecie jest kilka tysięcy. Tylko te nie wszystkie są do końca jadalne, nie wszystkie się, niektóre są pastewne, natomiast jest naprawdę ich mnóstwo. A to, co my, to jakby na czym kuleje jeszcze tutaj rynek polski, to, że właśnie troszeczkę brak specjalizacji i tego, że już nie chcę tutaj robić reklamy, ale jestem pełna podziwu do jednej z sieci supermarketów, która od niedawna wprowadziła właśnie taki podział, mają 4 czy 5 odmian ziemniaków i informują, że na przykład to są ziemniaki na sałatkę, to są ziemniaki na kopytka, a te na placki, a te do pieczenia. A tutaj mogę zdradzić jakby taki sekret. Są w zasadzie 3 grupy ziemniaków. Naukowo je tam sobie określono na typy A, B i C. I te typy się różnią od siebie po prostu zawartością, głównie to skrobi, bo ziemniak, to główna substancja to jest właśnie skrobia. I te, które mają najmniej skrobi i są takie najbardziej jakby wodniste, to jest ten typ A, a te najbardziej mączyste z większą ilością skrobi to typ C. I zazwyczaj to te właśnie wodniste to są sałatki i tego typu ziemniaki, czy też ziemniaki, które się ściera na przykład na placki, gdzie surowe. Natomiast te bardziej mączyste ziemniaki są na przykład dobre do pieczenia. No właśnie, i pani dzisiaj do naszego studia przyniosła ziemniak typu... To jest taki ziemniak BC, okay. Powiedziałabym, bo powiem szczerze, że nam te ziemniaki, one nie mogą też być zupełnie takie mączyste, troszeczkę wody powinny zawierać, ale nie za dużo. My dzisiaj mamy takiego ziemniaka, który się nazywa Satina, ale myślę, że to można troszeczkę niestety w tym, jeśli ktoś chce w domu zrobić, to musi trochę metodą prób i błędów. Generalnie, nie, żeby nie były bardzo wodniste. To jak to sprawdzić, to można sobie takiego ziemniaka przekroić.
I można go sobie po prostu poprzecierać, go potem możemy zostawić i ile tej skrobi, ile wody tutaj zobaczymy, o ten tutaj jakby widać, nie wiem czy to jest widać tutaj generalnie, ale się wytrąca taki biały osad. Zgadza się. I jeśli tego jest bardzo dużo, to znaczy, że ziemniak jest bardzo właśnie czyli nadaje skrobiowy. Się. Tak, mhm. raczej tak. Znaczy te, które będą miały bardzo dużo wody, nie będą nam do końca tutaj, czy one po prostu po upieczeniu będą nam się kurczyć i będziemy rozczarowani efektem. Wracając jeszcze do początku waszego bistro, tak zastanawiam się, jak wyglądały właśnie te początki. Czy to nie było tak, że klienci wchodzili, przyglądali menu, tu ziemniak, tam ziemniak, nie macie czegoś innego? Bardzo dużo osób do tej pory pyta się, a czy to tylko są ziemniaki? I my musimy dopiero wytłumaczyć, jaka jest cała idea tego dania, że ten ziemniak jest tutaj, króluje faktycznie na talerzu, ale do tego też są różne dodatki. Nasza koncepcja jest troszeczkę taka, jest to taki jeden z nowszych nurtów, bardziej popularnych w żywieniu, żeby jeść rzeczy też, żeby jak najmniej je przetwarzać. Znaczy w tym sensie, im bardziej to tam gotujemy, smażymy, to też tracimy wiele tych witamin i tego, co jest najważniejsze. Więc to, co my dodajemy potem do tego ziemniaka, to zazwyczaj są rzeczy, które są sałatkowe, czyli i robimy to od śledzika właśnie, od różnych serów, czyli w miarę możliwości sezonowo to, co jest, żeby to na świeżo do tego ziemniaka dodać. Bo tu chyba też jeszcze warto dodać jedną rzecz, że sam ziemniak, trzeba obalić parę mitów ziemniaczanych. Po pierwsze, nie jest tuczącym warzywem, co jest niestety tutaj... Ma niestety jeden minusik w dietetyce, bo ma dosyć wysoki indeks glikemiczny, czyli to powoduje, że jak spożyjemy ziemniaka, to dosyć szybko nam rośnie cukier, dlatego tam niestety cukrzycy nie mogą go za bardzo jeść. Ale jeśli ktoś prowadzi zdrowy typ życia, nie je za dużo i uprawia sport, to ziemniak jest super, ponieważ jest to bardzo zdrowy węglowodan, którego nie należy się obawiać. I który ma też mnóstwo minerałów. Naprawdę jest to jedno chyba z lepszych źródeł dla Polaków witaminy C i potasu. My zawsze też tutaj jakby zachęcamy naszych gości do jedzenia ziemniaka przed imprezą albo po imprezie, bo faktycznie ziemniak jako to chyba po pomidorze z takich warzyw, które my w Polsce zjadamy, ma tak dużo tego potasu, że może łagodzić jakieś tam efekty zbyt dużego alkoholowego szaleństwa. Czy ten potas jest bardzo potrzebny potem w organizmie? Podobno poprawia również pamięć. To możliwe, bo jest i magnez, i żelazo, i co wiele o naszych tutaj gości zawsze w bistro się dziwi, ziemniak zawiera sporo błonnika, czyli też jest rzeczą, jeśli tam nie dodajemy tłuszczu, bo to jest główny nasz problem zawsze, no że lubimy te ziemniaki z okrasą. Uwielbiamy frytki. Tak, uwielbiamy je usmażyć, polać tłuszczykiem, skwareczkami, ale jeśli tam dodajemy no jeszcze pół biedy masła, albo po prostu dodamy, co dzisiaj chcemy tutaj pokazać, twarożku chudego, to wtedy wbrew pozorom to nie jest tucząca rzecz. No właśnie, pani Agato, głównym bohaterem naszego programu i waszego bistro jest ziemniak, ale są przeróżne farsze, które dodajecie. Możemy naszym widzom zdradzić, że ziemniak musi być pieczony przez godzinę, półtorej godziny? Tak, znaczy to, co my robimy i to, co proponujemy, to po prostu znalezienie dużych osobników i upieczenie ich w całości, bo też warto wiedzieć, że to, co w ziemniaku cenne, tak jak w jabłku, znajduje się tuż pod skórką, a nawet w samej skórce, czyli to nagromadzenie witamin i minerałów, o których powiedzieliśmy, jest zaraz pod skórką i tak naprawdę to jest też jedna rzecz, o którą jakby nasi goście zawsze się pytają, a czy te skórki można zjeść po upieczeniu? Mm-hmm. Ponieważ ziemniak jest umyty, my go też zaraz tutaj powiemy, co z nim jeszcze zrobić, to jak najbardziej tak. My nawet mamy takie hasło, wisi u nas w lokalu, jedz mundury, sama dobroć. Znaczy w tym sensie, że zjedzenie tego mundurka jest naprawdę zdrowe, ale ja po prostu je lubię smakowo. Tak naprawdę to jest jedna z fajniejszych części. No właśnie, części. Bo one chyba dodają najwięcej smaku, jeśli chodzi o pieczony ziemniak, prawda? To prawda. I tak naprawdę tego ziemniaka po prostu trzeba dobrze umyć, tak żeby tam nie było piachu. Wyciąć tutaj też nie widać wszystkie te rzeczy, które tam jakoś tam kiełkują, albo to, jeśli ziemniaki mają coś zielonego też, bo ziemniak, szczególnie w tej części zielonej, czyli w liściach i ewentualnie w tych miejscach, gdzie one kiełkują, często zawiera taką substancję,
substancję, która nazywa się solanina. Jest to niestety rzecz trująca dla człowieka, dlatego raczej unikamy tych ziemniaki, które zieleją, po prostu odkroić tą część. To nie jest trucizna, że coś nam się stanie. Trzeba byłoby chyba bardzo dużo tych ziemniaków zjeść. Może zmienić smak takiego ziemniaka? Może troszeczkę, to może być gorzkie też. Więc po prostu tak naprawdę szukamy ładnych ziemniaków, które myjemy, oczkujemy, ale też nie za bardzo, bo to można sobie potem tam wyciąć już po upieczeniu. Dobrze, co robimy dalej z takim ziemniakiem? I z takim ziemniakiem najlepiej, ponieważ on ma skórkę, która i zawiera też sporo wody, to po prostu lekko go w różnych miejscach ponakuwać widelcem. Chodzi tylko o to, żeby ta para z niego i woda mogła sobie tam wypłynąć, żeby on nam nie pękł, bo to się czasami zdarza. A druga rzecz, żeby on się też szybciej nam piekł. I po prostu jak my go sobie tak ponakuwamy, umyjemy, to wkładamy go do pieca. Ja nawet nie proponuję kłaść żadnej, znaczy są różne teorie, że można go na przykład natrzeć olejem, bo będzie bardziej chrupiący, ale mówiąc szczerze, jeśli będziemy go piec w takiej temperaturze ponad 200 stopni w piekarniku, to on nam się upiecze i będzie fajny, chrupiący, bez niczego. Ziemniak piecze się, a my w tym czasie mamy odrobinę czasu na przygotowanie farszu. Jako, że ja pochodzę spod Poznania, to jestem bardzo ciekawa pierwszego farszu, którym będzie gzik. Jak przyrządzamy taki gzik? To jest szereg dyskusji na temat. My chyba dzisiaj pokażemy taką bardzo klasyczną wersję. I do tego mamy tak, ser. Wzięliśmy chudy. Dla o, właśnie chciałam o to zapytać. Czy ale to ma chudy, znaczenie? No niestety tłuszczyk zawsze jest smaczniejszy, ale my go troszeczkę tutaj podrasujemy, czyli śmietaną 18-procentową. I po prostu to już... Zaszalejmy, a co? Tak. I to w zależności od tego, na ile mamy ochoty, jak bardzo. On powinien mieć taką konsystencję dosyć kremową. I do tego od razu cebulkę, w zależności od tego, kto ile ma ochotę, dosyć drobną, posiekaną. Natomiast im więcej, to chyba tym lepiej. Koniecznie sól i pieprz. Też dla smaku, na ile mamy po prostu tutaj ochotę, na ile lubimy po prostu pikantne albo słone. I to po prostu trzeba wszystko dobrze wymieszać ze sobą. I to jest klasyczny poznański gzik. Natomiast my chyba jeszcze trochę koloru dodamy. Tak, my dzisiaj tutaj w ramach promowania zdrowotnych i tego, żeby to też je się oczami, prawda? Więc dodamy tutaj po prostu jeszcze troszeczkę pietruszki. Można szczypiorku, można koperku. My sobie je przygotowaliśmy, ponieważ chcemy do tego po prostu posypać te ziemniaki na koniec też zieleniną. Można jeszcze troszeczkę. Żeby było zielono. I tak naprawdę, powiem szczerze, jest to bardzo szybkie. To jest taka opinia, że ziemniaki wymagają dużo przygotowania. Poza tym, że będziemy czekać tą godzinkę, półtorej, w zależności od tego, jak nam się będzie piekło, to przygotowanie gzika trwa, jak tutaj widać, 3 sekundy. No. Pani Agato, dostaję tutaj wiadomość, że zostały nam 2 minuty do końca pierwszego wejścia. W takim razie może zajmiemy się od razu drugim farszem. Tak, to powiemy jeszcze o śledziku. To są matiasy, czyli w zależności od tego, jak bardzo są słone, można je odmoczyć. Do tego wykorzystujemy, więc tutaj nie musimy robić wielkich zakupów. No śledzik z cebulką. Czyli cebulkę. Klasyka. Też. Koniecznie pietruszkę, bo ona nam tutaj jakby przegryzie te smaki. I cytrynę. Odrobina cytryny. I cytryny to można tak nie pożałować i spokojnie można do tych paru wycisnąć naprawdę całą. I olej. To też jest najfajniejsze, jak się zrobi i troszeczkę odstoi. I odrobina pieprzu. Bo wtedy ten śledzik zawsze się fajnie przegryzie. Też ma to bardzo fajne kolory. I też śledź ma mnóstwo bardzo zdrowych rybich tłuszczy, więc... No tak, zacznijmy od najpopularniejszego omega-3, prawda? Dokładnie. Więc to są jakby dwa nasze nadzienia, które będziemy do tych ziemniaków przygotowywać. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, nasze ziemniaki już dochodzą. W takim razie ja zapraszam Was na krótką przerwę, a po przerwie grulę w pełnej okazałości. Do zobaczenia za kilka chwil.